jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Jak Białogard przyjął ciebie podczas Dni Białogardu? Przyjął wspaniale. Naprawdę, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że to będzie aż impreza aż tak dużego kalibru. Zajechaliśmy na miejsce i oczom na Rzymu ukazała się wspaniała scena. Morze ludzi w strefie i poza tą strefą chcących spędzić fantastycznie czas, więc jeżeli jest tyle chętnych osób do spełnienia tego czasu właśnie w ten sposób, nie pozostaje nam nic innego, jak dołączyć się do stada. A co przygotowaliście? Jaki program artystyczny na to wydarzenie? Dzisiaj graliśmy koncert pod szyldem Moje Boskie Buenos, czyli ukłon w stronę Manamu i samej Kory i twórczości tego wspaniałego zespołu. Więc dzisiaj to, co graliśmy na scenie, było zdominowane właśnie przez wspaniałe piosenki zespołu Manamu. A co dalej? Fani czy pewnie czekają na własne piosenki? Czy jest jakiś plan, by pojawiły się takie, żeby ten singiel wreszcie ujrzał światła dziennego najnowszy? Tak, tak. No nie ukrywam, że rzeczywiście kalendarz już mnie, delikatnie rzecz ujmując, goni. A z wytwórnią na czele i z masą osób, które mówią, stary, gdzie jest muza? To się wydarzy. To się wydarzy w tym roku. Musi, bo miałem za dużo czasu, musiałem poświęcić na koncerty w ostatnim czasie, więc czerwiec nie było, byłem w domu 2 dni łącznie. Lipiec troszeczkę więcej, ale wciąż. Sierpień jest ustalony tak, że na kończenie wszystkich pomysłów, które zostały rozpoczęte i finalizację dobrych piosenek, które odmienią historię polskiej muzyki. Jeśli chodzi o Białogard, nie jest ci obcym miastem. Nie jest. Bardzo lubię, bardzo kocham. Ja wręcz jeszcze sięgam do czasów, kiedy zajmowałem się zupełnie czymś innym, czyli byłem przedstawicielem handlowym i raz w tygodniu byłem w Białogardzie. Więc ja tutaj zajeżdżam trochę jak do siebie. Mam nadzieję, że jest tutaj kilka... Znaczy widziałem już ze sceny parę znajomych osób, więc super. Tak, szczerze mówiąc, to jest koncert w stylu gram u siebie w domu. Jak gram w Szczecinie, też mam większy stres. Gram dzisiaj w Białogardzie i też miałem większy stres, bo wiedziałem, że będzie masa znajomych pod sceną. I czego życzyć miastu i mieszkańcom z okazji ich urodzin? Kurczę, rozwijajcie się tak, jak się rozwijacie. Białogard! Od siebie! Od siebie, szczerze! Białogard, zróbcie hałas! Zróbcie hałas! Życzę wam wszystkiego najlepszego, spełnienia wszystkich marzeń, rozwoju i żeby Łukedże gościł na waszych scenach jak najczęściej! Podróżować jest boską!